Cześć, w ramach naszego zamiłowania do smart home'u dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę o oświetleniu. O oświetleniu oczywiście smart i o oświetleniu e-light od Xiaomi. Zapraszam. Zacznijmy sobie od pierwszego produktu, czyli e-light Candela. Jest to lampka typu świeczka, która tworzy nam nastrojowe oświetlenie ambientowe. Parę słów o samej lampce. Światło, barwa 1600 kelwinów, więc światło bardzo ciepłe. Dokładnie takie samo, jakie emituje nam świeczka. Sterowanie. Możemy sobie tą lampką sterować za pomocą pokrętła. W tym momencie możemy zwiększyć jej jasność lub zmniejszyć, albo całkowicie wyłączyć, więc jest to bardzo wygodne. Jest typlexa, która chroni nam tą lampkę, siłą rzeczy palcuje, natomiast możemy także sterować lampką zdalnie. I tutaj przechodzimy do tych funkcji smart. Ta lampka jest wyposażona w Bluetooth i możecie się połączyć ze smartfonem tylko będąc kilka metrów od niej. Uważam, że to jest słabe, natomiast producenci ich tłumaczą to tym, że to miała być lampka, która ma być rozstawiona w kilku miejscach w mieszkaniu zamiast właśnie tradycyjnych świeczek. I dzięki technologii Bluetooth Mesh jesteśmy w stanie połączyć kilka urządzeń w parę i tym samym sterować na przykład jedną świeczką, kiedy mielibyśmy ich więcej, no to jesteśmy w stanie, robiąc właśnie ruch ściemnienia, zsynchronizować wszystkie naraz i one wszystkie razem będą się świecić. Producent deklaruje, że jesteśmy w stanie połączyć 30 tysięcy takich lampek w jedną całość. Jest to proste, bo robimy to w aplikacji. Natomiast kiedy chcielibyśmy podłączyć tą lampkę pod Google Asystenta lub Alexę, będziemy musieli skorzystać z mostka, który dopiero połączy się z Wi-Fi i umożliwi nam zdalne sterowanie. Z lampki możemy korzystać na dwa sposoby, albo używamy tego Bluetootha, albo nie. Może ona po prostu tradycyjnie stać przy łóżku. Podoba mi się to, jak jest wyprowadzony kabel, dlatego że zasilanie jest z micro USB. Niestety nie ma tutaj ładowarki w zestawie, więc dostajecie tylko i wyłącznie kabel i musicie sobie podłączyć do własnego zasilania. Lampka ma wbudowaną baterię, więc może pracować na zasilaniu przez 8 godzin. Fajne, jeśli chcecie na przykład rozstawić sobie to w różnych miejscach w mieszkaniu, gdzie nie zawsze możecie doprowadzić zasilanie, na romantyczny wieczór, jak znalazł. Lampką sterujemy poprzez aplikację, wystarczy wejść. Mamy tutaj kilka scen, które są predefiniowane. Tutaj mamy na przykład scenę do obiadu, 100% jasności. Kiedy chcemy wejść w tryb nocny, mamy tylko 10%. Mamy też taki tryb kominkowy, można powiedzieć, tu jest 70%. Muzyczny, łazienkowy i romantyczny. Oczywiście wszystko możecie sobie ustawić też sami. Wystarczy dodać swoją ulubioną jasność i kliknąć w gwiazdkę. I dodajemy swój ulubiony tryb. Można wyłączyć zdalnie lampkę oraz włączyć, a także możemy dodać te urządzenia w grupę. Tak jak mówiłem, wystarczy podłączyć lampki i będziemy mogli nimi sterować wszystkimi naraz przez jedno urządzenie. Kolejnym i właściwie moim ulubionym urządzeniem z dzisiejszego zestawienia jest taśma LED-owa Lightstrip Plus. Plus dlatego, że możemy ją rozszerzać, dokupując kolejne kawałki taśmy, możemy łączyć ją w całość. Tutaj jak widzicie jest złącze, do którego podłączamy kolejne części taśmy i w tym momencie możemy tak naprawdę aranżować swoją przestrzeń tak jak tylko chcemy. Bazowa wersja ma 2 metry, rozmieszczenie co 25 mm, więc jest sporo tych źródeł światła na tym pasku. Bardzo wygodne, że taśma jest oczywiście podklejana, możemy sobie w łatwy sposób ją zamocować gdzie tylko chcemy. Jeśli chodzi o zasilanie, mamy też pilota, którego możemy przyczepić na przykład pod szafkę. Wszystko tu jest w ogóle podklejane od razu, więc jeśli chcecie coś przymocować, nie musicie nic wiercić i tak dalej, po prostu sobie przyklejacie. To działa bardzo dobrze, dlatego że wystarczy kliknąć, to gaśnie na przykład nad zlewem, jeśli chcecie mieć taśmę LED-ową. No fajny bajer, bo po prostu możecie sterować tradycyjnie. No i oczywiście sterowanie z aplikacji. Tutaj mamy więcej predefiniowanych motywów. O, proszę bardzo. Wschód, zachód słońca, tryb nocny, tryb imprezy. Mamy też tryb świecy, gdzie taśma LED pulsuje. Jeśli chodzi o wybór kolorów, no tutaj jest naprawdę dobrze, dlatego że nie dość, że mamy oczywiście 100-stopniową regulację jasności, to dodatkowo mamy 16 milionów kolorów, więc jeśli chcecie światło białe, możecie sobie przejść od zimnego do ciepłego, także to jest bardzo wygodne. Jeśli chcemy kolorki, to też wybieramy sobie z palety i możemy sobie te różne kolory ustawiać. Jest także tryb flow, który pozwala nam na miksowanie tych kolorów. One po prostu będą sobie przechodziły. Przydatne na przykład za telewizorem. Fajnie wygląda na przykład na szafce od telewizora, gdzie sobie tam gdzieś te LEDy pulsują. W przeciwieństwie do żarówek, tutaj jeśli macie światło czy kolorowe, czy białe, dokładnie świeci z taką samą jasnością. To jest istotne, dlatego że w żarówkach często jest tak, że po prostu ten kolor jest no po prostu słabszy. Jeśli chodzi o cenę, to wersja bazowa, startowa, czyli z włącznikiem oraz z wtyczką i kablami, kosztuje 159 zł i w tej cenie otrzymujecie 2 metry paska. Jeśli chcecie natomiast rozszerzyć swój zestaw, to każdy metr taśmy kosztuje dodatkowe 59 zł. Oczywiście taśma działa na Wi-Fi, jest kompatybilna z Google Asystentem, a także z Amazon Alexą. Kolejnym produktem z serii oświetleniowej od e-light jest lampa Serene Pro, czyli lampka biurkowa, która nie jest taką zwyczajną lampką. Zaczynamy sobie jak zawsze od designu, wygląda ładnie. Przede wszystkim podstawka, która jest sterowana dotykowo. Tutaj mamy taki paseczek, którym sobie regulujemy jej jasność. To jest bardzo fajne. Możemy także ustawić funkcję timera.
Funkcja timera polega na tym, że lampka zaczyna pulsować, kiedy przekroczymy dany czas pracy przy biurku i sugeruje, żebyśmy sobie na przykład zrobili przerwę dla zdrowia naszych oczu. Włączanie, wyłączanie bardzo proste. Przechodząc do samego uchwytu, możliwość regulacji tej lampki jest praktycznie w każdej płaszczyźnie. Zaczniemy sobie od góra-dół. Chodzi to bardzo płynnie. Przypomina mi to mechanizm w ogóle z poprzednich Maców Pro. Jak widzicie, możemy sobie tą lampkę obniżyć i podwyższyć. To jest wygodne, dlatego że kiedy na przykład chcemy coś drobnego poskładać, nie wiem, budujemy jakiś model, no to jesteśmy tam w stanie lampkę sobie obniżyć. Dodatkowo możliwość regulacji tak naprawdę czy w ten sposób, czy w ten sposób, do góry, w dół, więc możemy tą lampkę ustawić tak, jak jest nam wygodnie. No i jeszcze możliwość przekręcania ją w ten sposób. To, co wyróżnia tą lampkę na tle innych lampek LED-owych, to przede wszystkim emisja światła. Tutaj zastosowano technologię Sunlight, która jest zbliżona do światła słonecznego, dziennego. Dzięki temu nasze oczy się tak nie męczą. To fajnie widać na tym wykresie, który teraz widzicie na ekranie, gdzie jest pokazane, jak jest emisja światła dziennego, a jak działa Sunlight, a jak działają zwykłe lampki LED. Dodatkowo typowe diody LED wykorzystują światło niebieskie, natomiast ta lampka wykorzystuje światło fioletowe. Dzięki temu nasze oczy jeszcze mniej się męczą. Oczywiście mamy sterowanie przez aplikację, standardowo predefiniowane tryby oraz 100-stopniowa możliwość regulacji jasności. Oczywiście lampka łączy się z Wi-Fi, działa z Google Asystentem oraz Alexą i możemy nią zdalnie sterować przez aplikację eLight. Ostatnią lampą w naszym zestawieniu jest lampa sufitowa, tutaj akurat w wersji 480, która oznacza po prostu średnicę tego plafonu. To jest wersja Galaxy, która jak widzicie jest przyozdobiona gwiazdkami oraz ma tryb księżycowy, który jest na przykład polecany podczas oglądania filmów. Wtedy ta lampa emituje taki delikatny blask, no i w tym samym też nie męczą się nasze oczy i pokój nie jest oświetlany tylko i wyłącznie od telewizora. Jeśli chodzi o montaż, to zawsze plafony miały ten problem, że montaż jest trudny. Tutaj mamy dwa wygodne zaczepy, które po prostu zwalniamy. I tym samym podnosimy sobie podstawkę, którą przekręcamy do naszego sufitu, a tutaj w wygodny sposób wprowadzamy trzy kable elektryczne. Dlaczego instalacja musi być trzyżyłowa? Dlatego, że eLight wyposażony jest w Wi-Fi oraz Bluetooth. Jedno doprowadzenie prądu musi być stałe, po prostu ta lampa potrzebuje cały czas prądu. No a drugi jest typowo do włącznika, a trzeci to uziemienie, wiadomo. Czyli musimy mieć, pamiętajcie, instalację trzyżyłową. Jeśli macie starsze mieszkania, prawdopodobnie macie dwużyłową, żeby później nie było płaczu. Kiedy już sobie przymontujemy to do sufitu i wprowadzimy zasilanie i wszystko, to w łatwy sposób po prostu zamykamy i tyle. Wszystko jest podłączone, więc jest to bardzo wygodne, niezbyt pospolite jak na montaż plafonu. Jeśli chodzi o tryby pracy, mamy oczywiście regulację światła od ciepłego do zimnego, mamy oczywiście kolory oraz mamy, tak jak mówiłem, predefiniowane tryby, w tym tryb księżycowy, który no jest po prostu ściemnieniem lampy. Jeśli chodzi o wydajność plafonu, taki plafon akurat w tym rozmiarze 48 cm wystarczy do oświetlenia 20 m² pokoju. W zestawie jest także pilot do zdalnego sterowania, bo jak wiecie, ta lampa musi być cały czas włącznik włączony, więc ona musi mieć cały czas prąd, więc możecie sobie sterować za pomocą aplikacji naturalnie oraz za pomocą pilota. Włącz, wyłącz, zmiana barwy oraz intensywność świecenia. Jeśli chodzi o parametry, ta lampa jest w stanie świecić 25 tysięcy godzin. Przeliczając to na dni, to jest ponad 1000, więc ponad 3 lata ciągłego świecenia. Dodatkowo 12 500 razy można ją włączyć i wyłączyć. Jeśli chodzi o strumień świetlny, 2200 lumenów, 32 W, czyli odpowiednik tradycyjnej żarówki w okolicach 170-180 W. No więc to jest całkiem przyzwoity plafon, który oświetli Wam, tak jak już mówiłem, pokój do 20 m². Podsumowując, eLight w tej chwili ma dostępne naprawdę sporo wariantów, jeśli chodzi o oświetlenie. Od żarówek, po lampy LED-owe, po lampy biurkowe, po lampy sufitowe. Więc jeśli myślicie na przykład nad zmianą oświetlenia i chcecie być smart, no to myślę, że warto się przyjrzeć. Osobiście jestem fanem tego rozwiązania, sam używam żarówek i sam używam taśmy LED-owej, która naprawdę daje sobie świetnie radę. Oczywiście wszystko działa ze sobą i jest sprzęgnięte przez Alexę, więc mogę szczerze polecić, jeśli ktoś się zastanawia, śmiało i nie bójcie się tego, dlatego że kto już wejdzie w smarta, nie chce z niego wychodzić z prostego powodu, po prostu jest to wygodne. Podstawowe rzeczy w postaci tego, że czytacie książkę i chcecie sobie zgasić światło, nie wstając z łóżka, po chociażby zmianę oświetlenia, zmiany barwy oświetlenia do danej czynności, którą wykonujecie. Czy chociażby te świeczki, które powodują, że robi się od razu przytulniej w domu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach. Czołem!